żółta łódź podwodna jest na stole. To jest skarbonka, która kiedyś dotarła do nas z Londynu. Jest tam trochę grosików, z czego bardzo się cieszymy, bo stać nas na poranne gazety. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Dzisiaj jest 25 września, środa. Do wyborów parlamentarnych pozostało 18 dni, a w 2005 roku, 25 września, odbyły się wybory parlamentarne. Profesor Jan Szyszko, który jest gościem poran Dzień dobry panie profesorze. Szczęść Boże, witam serdecznie Na pe... pana, witam serdecznie Na, pew... Na pewno <coughs> pamięta, ale możemy zrobić taki przedwyborczy test. Rok 2005, 25 września, ogłoszenie wyników wyborów parlamentarnych. Kto wtedy wygrał? No, my. I sprawowaliśmy rządy, z tego co wiemy, 2005 A roku. pamięta pan wynik? W wyniku nie pamiętam, ale wiem, że było nieźle. 27% głosów uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Platforma Obywatelska uzyskała 24%, a do Sejmu weszła jeszcze Samoobrona, SLD, LPR i PSL potem powstał rząd, no miał, miał być popis, PISPO, nie, powstało, nie, powstało, nie powstał popis, mimo tego, że wtedy obie partie postsolidarnościowe miały większość konstytucyjną, wydawało się, że rządzenie będzie czystą przyjemnością, a zmiany prawne będą mogły dokonywać się w Polsce natychmiast. Okazało się to nieprawdą, bo platforma i prawo i sprawiedliwość rozeszły się i to rozeszły się e, na trwałe i rozeszły się e, na zawsze tak przynajmniej się wygląda chociaż polityk nie mówi nigdy słowa nigdy panie profesorze wydaje to się prawda nigdy się nie mówi nigdy zależy wszystko od sytuacji <laughs> nie w układach i krajowych, i międzynarodowych. Natomiast cieszę się, że nastąpiła polaryzacja, dlatego, że w tej chwili chyba jest jasno, kto reprezentuje jakie wartości i w jaki sposób Polska ma się rozwijać. Jestem jednak za tym, żeby tu Prawo i Sprawiedliwość decydowało. W tej chwili jest jasno, bo słońce wzeszło o godzinie 6.26, a zachód słońca 18.27. W Warszawie 17 stopni Celsjusza, w Krakowie 17 stopni Celsjusza. Będzie oczywiście w ciągu dnia ale i tu, i tam w dwóch stolicach może padać deszcz, z czego pewno niektórzy się bardzo cieszą. Popatrzymy na pierwsze strony gazet. Gazeta Wyborcza, której pewno pan profesor Jan Szyszko, jeśli czyta, to nie z wielką przyjemnością. Podatkowy unik Mariana Banasia to jest tytuł na pierwszej stronie gazecie wyborczej, ale, ale zacytuję: Marian Banaś, prezesnik, ustalił niższy niż rynkowy czynsz na wynajem swojej krakowskiej kamienicy. Pierwsze zdanie, według doradców podatkowych mógł to być sposób na zaniżenie podatku. Mógł być to sposób, tak? Czyli Panie redaktorze, no z tego co wiem, to pan Banasz postępuje zgodnie i z prawem i zgodnie z etyką. Sprawa jest wyjaśniana i mi się wydaje, że ktoś będzie musiał kogoś przeprosić. Pan profesor Jan Szyszko e, zabrał ze studia nasz a właściwie nie zabrał, tylko pożyczył. Po pożyczył nasz dziennik w związku z powyższym. Ale nie z mam te, go. Z tego powodu, że nie go dostać jeszcze w sklepach. E, nie, mam, nie mam go na stole. Na pierwszej stronie jest wywiad z księdzem kardynałem Sarachem. No, uważam, że to jest wywiad bardzo dobry. Ksiądz kardynał ma, no. Dobre stanowisko, dobre podejście i uważa, że trzeba rzeczywiście bronić Kościoła w do, tym układzie światowym. Do tego wywiadu na pewno w przeglądach prasy wrócimy o godzinie ósmej czy dziewiątej, tylko tytuł Rzeczpospolitej. Repolonizacja M banku coraz bliżej rząd nie wyklucza zaangażowania kontrolowanych przez państwo instytucji finansowych w przejęciu od Niemców czwartego gracza na polskim rynku. To jest ważne zdarzenie na, na, na polskim rynku M Bank Duży. Niemcy chcą się z polskiego rynku wycofać i ten bank sprzedać. Natomiast druga informacja. ABW musiała sprawdzić, jakie relacje biznesowe łączą obecnego szefa Niku z osobami z krakowskiego półświadka. Pod koniec 2015 roku agencja wydała Marianowi Banasiowi certyfikat, certyfikat poświadczenia bezpieczeństwa. Każda osoba, zanim uzyska dostęp do tajemnic najwyższej kategorii, jest weryfikowana przez ABW. To jest dzisiejsza rzecz pospolita. Do gazet za chwilę wrócimy, ale to już będzie po rozmowie z naszym gościem gościem poranka w net Bardzo często to Radio robimy z profesorem Janem Szyszko, po, po politykiem. P, 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 udziałowcem. Udziałowcem mediów współdzielczych net. byłym ministrem środowiska i kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych. Tak jest, panie profesorze. Okręg 20, pozycja numer 4, oczywiście Prawo i Sprawiedliwość. Zacznijmy od Nowego Jorku i od tego spotkania ONZ, bo tematem głównym spotkania w onz Klimat. Nie, to był jeden z tematów. Ja bym powiedział, to jest zawsze na sesji ONZ-u. Taki temat jest poruszany za każdym razem. Więc z tym, że chciałem będę to nie jest szczyt klimatyczny, bo szczyt klimatyczny to jest, to jest konferencja szczyt, stron To jest to, to jest doroczne spotkanie liderów światowych w Nowym mhm. Jorku. Spotykają się w ONZ-cie, każdy z liderów światowych ma swoje kilka minut, żeby wystąpić i powiedzieć, co uważa za najważniejsze, ale oczywiście świat obiegło zdjęcie młodej szwedki, która, która s, s, no, stwierdziła, że powinna być w szkole po drugiej stronie oceanu, ale muszę być tutaj, bo wy wszyscy mnie oszuki, oszukaliście, straciłam dzieciństwo przejęta tym, co się dzieje z klimatem, panie profesorze, pan podziela to przejęcie? No ja myślę, że tu jest jedna prawda, na pewno tą to dziewczę oszukano. Na pewno to dziewczę chyba nie wie, co mówi, bo jest ciężko, aby w tym wieku rozumieć dokładne meandry polityki i gospodarki, jak one rzeczywiście tu się nawzajem e, no, łączą. I to samo było w Warszawie nie tak dawno, jak widziałem. Jechałem na spotkanie do Pałacu Straszica, gdzie nie mogłem się dostać, gdyż młodzież spontanicznie. No, w wieku kilkunastu lat protestowała przeciwko temu, że Polska no, ma węgiel kamienny i go używa, a chyba nie wiedzieli w gruncie rzeczy, co tak naprawdę mówią. I ta spontaniczność została pewnie zorganizowana, i tą spontanicznością według mnie powinno się zająć zarówno Ministerstwo Edukacji, jak również chyba i no, organy ścigania. Ale to jest tak, że ta Spontaniczność jest spontaniczna, bo temat klimatu i to przejęcie tym wszystkim, co się dzieje z klimatem, i co się dzieje z Ziemią, i co się dzieje z zaśmieceniem tej Ziemi na rozmaite sposoby, jest naprawdę treścią rozmów młodych ludzi. No, rzeczywiście, tylko z tym, że chcę powiedzieć, że i w tym programie edukacyjnym, jak również w programie naukowym, coś takiego jak ekologia została dawno wyeliminowana. Ja pamiętam rok 1994, mieliśmy Instytut Ekologii PAN, jeden z najlepszych instytutów na świecie, tak był ocenione chyba w 1994 roku. Byłem członkiem Rady Naukowej z zewnątrz tego instytutu, a w roku 1995 zlikwidowano ten instytut, mimo że był czołowym instytutem, miał dwa no, światowej sławy, poziomu. Czasopisma takie jak Polish Journal of Ecology, Ecological Monographs. A więc jest pewien trend, który zmierza do tego, żeby ten e, sposób myślenia, e, jakby pokazujący, w jaki sposób funkcjonuje środowisko przyrodnicze, w jaki sposób można sterować tymi procesami przyrodniczymi, żeby to zostało zupełnie e, no, jakby gdzieś zapomniane. I w gruncie rzeczy cała w tej chwili tak zwana ekologia, albo inaczej. Ekologizm zmierza do tego, że są podstawowym założeniem, że człowiek jest największym wrogiem zasobów przyrodniczych, w związku z tym trzeba chronić zasoby przyrodnicze przed człowiekiem, a najwyższą formą ochrony jest niewycinanie drzew i nie zabijanie zwierząt. I w ten sposób uformowany jest ten umysł już młodego człowieka i nie dziwmy się, że ci młodzi ludzie, rzeczywiście mając szerokie, wielkie serce, no, odbierają tak, jak im się w tej chwili przekazuje, no i w związku z tym protestują przeciwko sobie e, w gruncie rzeczy właśnie w tym prostym schemacie myślowym. Człowiek wróg. Nie zabijaj i nie wycinaj. Ale ten strajk klimatyczny jest coraz modniejszy. Sam fakt, że młodzi No za sztuk... tym idą kolosalne pieniądze, panie redaktorze, to nie ulega najmniejszej wątpliwości w samej Warszawie. Ale jednak kto... ci ludzie, ci młodzi ludzie musieli dojechać. Ktoś już musiał zwolnić ze szkoły, prawda? To działo się za wiedzą władz. No tak, przypuszczam. Nie, to sami mogą dojechać, ale w takim razie, jeżeli pan profesor, że. No... Żeby jest ktoś, kto robi na tym interes. Jaki interes można by zrobić na tym by buncie i proteście młodzieży? No, bardzo prosty, niech pan zobaczy. Mówię takie jest proste, jakby skojarzenia. No w tej chwili węgiel określony jest jako jeden z głównych wrogów w ogóle klimatu, w związku z tym trzeba zaprzestać eksploatacji węgla jego spalać, mimo że mamy świetne technologie spalania, że mamy 90% węgla kamiennego całej Unii u siebie, w ten sposób się promuje chociażby energetykę wiatrową jako odnawialne źródło energii która kosztuje bardzo dużo, a mamy zasoby geotermalne, które rzeczywiście są naprawdę czystą energią, można ją pozyskiwać, ale to się przy okazji blokuje, przecież tu nauka, wiedza nie obowiązuje, tu obowiązują tylko i wyłącznie swego rodzaju przekonania i fakty prasowe. Miałem, byłem ostatnio na ERIC, na 52 sesji Światowej Federacji Naukowców, gdzie poproszono mnie, abym miał referat wprowadzający, otwierający, opening lecture tak zwany, gdzie zaproponowano mi taki Temat, czy nauka i etyka będzie potrzebna w jednoczącej się Europie w trzecim tysiącleciu? Na przykładzie właśnie polityki klimatycznej, no i skandalu wokół Puszczy Białowieskiej. Chcę powiedzieć, że następnie po mnie miał referat no, wysokiej klasy profesor Wacław Klaus, specjalista od fizyki jądrowej, który też mówił na temat polityki klimatycznej. Nie mówi pan o byłym prezydencie Czech. Tak, oczywiście. Ale wracając jeszcze do strajku klimatycznego, do młodych ludzi, widzą, widzą Organizację Narodów Zjednoczonych, widzą prezydentów, widzą ekspertów, widzą młodą dziewczynę, która zapoczątkowała ten strajk klimatyczny, widzą, że wszyscy biją jej brawo i ma owację. Nie wiem, czy na stojąco, bo tego nie widziałem, tylko <laughs> słyszałem. No to i... jest dla nich znak, że ona ma rację, skoro ją dopuszczają aż do szczytu, do, szczyt, do, do ONZ-u i tam może przemawiać. To jest Znak tego, panie redaktorze, że środki społecznego przekazu są w rękach tych osób, które chcą w ten sposób to pokazać i w ten sposób tym manipulują. Przez niech pan zauważy, że środki społecznego przekazu, które pokazują tą młodą dziewczynę, które w gruncie rzeczy serdecznie współczuje, nie pokazują tego, co mówi Światowa Federacja Naukowców, która mówi wyraźnie, że po pierwsze, skoro ten dwutlenek węgla tak jest bardzo niebezpieczny dla zmian klimatu i dla modelowania tych procesów w negatywnym układzie klimatycznym, to trzeba dokonać, no... Redukcji koncentracji tego gazu w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywniej. A co się robi w Unii Europejskiej? Jak najdrożej, jak najmniej efektywniej i w gruncie rzeczy bez żadnych podstaw w gruncie rzeczy naukowych. Niech pan zauważy, w Polskę kosztuje w tej chwili redukcja emisji. Trzeba kupować w gruncie rzeczy jedną tonę emisji za około 30 euro. Chociażby w produkcji ciepła, czy też w produkcji prądu elektrycznego. To podnosi nasze koszty, ale co to jest z punktu widzenia w ogóle całego bilansu koncentracji dwutlenku węgla na świecie? To, co my zredukujemy poprzez nowe technologie w układzie, powiedzmy, panu działu w produkcji, to jest nic w porównaniu z tym, z tym wzrostem, jaki nastąpi chociażby w Chinach wraz z rozwojem gospodarczym. A więc. Płaci się 30 euro za jedną tonę. A dlaczego się nie płaci lasom chociażby za to, że osiągnął ten sam efekt, poprzez nie to, że redukują, tylko wychwytują dwutlenek węgla. Koszt tego łącznie z zakupem ziemi jest około 2 euro za jedną tonę. Niech pan zauważy, równocześnie yy, yy, o ile mamy jakiś surowiec budowlany, stan, stal, cement, no to produkując to emitujemy dwutlenek węgla, a drewno, które jest również budulcem, Powstaje w ten sposób, że pochłaniamy dwutlenek węgla, prawda? Czyli bezemisyjnie go protegujemy. I robi się jaki hejt, robi się hejt, że Polacy wycinają lasy. No i niech Pan zobaczy, gdzie jest jakaś racjonalność myślenia. Jak spotykam się również i rozmawiam w szkołach, również w szkołach warszawskich, to się okazuje, że wielu nauczycieli mówi, że w Polsce wycina się lasy i tych lasów jest coraz mniej. Jest zupełnie odwrotnie. Lasów jest coraz więcej, produkujemy coraz więcej drewna. W 1945 roku mieliśmy około 20% lesistość kraju, w tej chwili mamy 30% lesistość kraju. Wtedy był zapas na pniu tego drewna około 900 milionów ton. W tej chwili jest tego drewna 2,5 miliarda, pan, e, pani, miliarda ton. Panie nie, profesorze, dwa, to i... wszystko są liczby prawdziwe, ale rząd e, Prawa i Sprawiedliwości zgadza się na taką politykę. Nie, czy nie ma wyboru może, ale w, w każdym razie e, kontynuujemy politykę. E, polityka energetyczna Polski jest podporządkowana temu wszystkiemu, co mu, o czym mówi ale Unia polityka, Europejska. A, pan, panie redaktorze, ale polityka klimatyczna nie jest podporządkowaniem Unii Europejskiej i to sobie trzeba jasno powiedzieć. Ale są te Unii Europejskiej, które mówią o tym, jak ma, ale... jak ma nastąpić redukcja, w, 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 redukcja emisji dwutlenku węgla w Europie. Zero emisji. Prezydent Macron, to słynne słowa, do którego odnosili się nawet prezydent Andrzej Duda się odniósł do tych słów, że chcecie protestować, to jedźcie do, do Polski, bo ona tutaj blokuje ten, tą czystość energetyczną Europy. I to znowu mówię, muszę powiedzieć, że troszeczkę, tu muszę sprostać co nieco, ale a sprostować w tym zakresie, że yy, i powinni sobie z tego zrównie znać sprawę no, również i politycy w Polsce, że co innego jest prawo ONZ-owskie, a konwencja klimatyczna, protokół to i porozumienie paryskie to jest konwencja onz owska gdzie każde z państw ma prawo robić to, co chce, i ma prawo zablokować dlatego, że podnosi się decyzje jednogłośnie, i to są właśnie szczyty Ziemi w postaci Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej, a co innego jest wewnętrzna polityka w Unii Europejskiej. I chcę powiedzieć, że ja z tym bardzo mocno walczyłem, będąc również i ministrem, i też z tego powodu za wszelką cenę Komisja Europejska chciała, żeby wspólnie ratyfikować porozumienie paryskie i z tego też powodu pierwsza, Polska pierwsza ratyfikowała porozumienie paryskie, żeby pokazać, że jednak my respektujemy prawo NZ-owskie i to, co my mówimy w tej chwileczce, to znaczy, że tak ma być z punktu widzenia polityki światowej. A z punktu polityki światowej y, jest to zapisane i to, żeśmy wynegocjowali w Paryżu, że skoro, jeszcze powtarzam, skoro ten dwutlenek węgla jest tak ważny, to trzeba dokonać jego redukcji jak najszybciej, jak najsprawniej, jak najbardziej efektywniej, stosując dwie Działania. Jedno to redukcja emisji, czyste technologie spalania, a drugie wychwytywanie dwutlenku węgla z atmosfery po to, żeby regenerować gleby, regenerować lasy, tworzyć nowe lasy, żeby hamować proces zamierania gatunków, żeby poprawić Ta, warunki wodne, to, to... żeby zwiększyć produkcję żywności, żeby zahamować największe problemy świata, głód. Imigrację za wodą i za e, żywnością. A głód są... z kolei związany jest z brakiem wody, a brak e, wody jest e, też między innymi związany e, ze zmianami klimatu. Panie, zaraz panie zaraz zapytam o zmiany e, klimatu, panie profesorze, ale nas. nas zaraz pan sprostuje, tak. ale nas obowiązuje polityka wewnętrzna Unii Europejskiej, bo my jesteśmy panie, w Unii Europejskiej. Panie redaktorze, ma, nas może obowiązywać z wyjątkiem polityki energetycznej, gdzie też mamy zastrzeżone, przepraszam, bardzo również i w Traktacie Akcesyjnym, że tu jest jednak trzeba szanować specyfikę gospodarczą poszczególnych państw. Dlaczego my nie stosujemy nawet prawa Unii Europejskiej i dlaczego Unia Europejska, czy też patrz, pan Macron, mówiąc delikatnie, i pani Merkel oddziałuje na nas i poucza nas, jakie źródła energii mamy stosować, jaką mamy technologię stosować, jak blokować polski węgiel, prawda i jak wprowadzać energetykę jądrową. No przepraszam bardzo. To niech w takim razie tu pan prezydent. Zresztą Pan premier Morawiecki ostatnio zaprotestował jednak przeciwko takiej polityce i zablokował jednak no, e, sprawę tak zwanej neutralności klimatycznej w wykonaniu interpretacji Komisji Europejskiej, która nie jest neutralnością klimatyczną zgodnie z porozumieniem paryskim, ale jest dekarbonizacją, która mówi, że już do roku 2050 nie będziemy używali węgla kamiennego. I tu pan Macron się bardzo mocno myli, dlatego że jeszcze trzeba zwrócić na jedną uwagę, panie redaktorze. Owszem, dwutlenek węgla, następuje wzrost koncentracji tego dwutlenku węgla w atmosferze, jest to spowodowane oczywiście emisją, ale również i degradacją gleb, to jest największym wycinaniem lasów, niszczeniem tych lasów, prawda, w układzie światowym i trzeba temu zdecydowanie przeciwdziałać. I tu pan Macron zapomniał o jednej rzeczy, mianowicie, że dwutlenek węgla jest również gazem życia. Bez dwutlenku węgla nie ma życia na świecie. Niech pan zauważy i to powinien wiedzieć również każdy uczeń szkoły podstawowej. Dwutlenek węgla plus woda plus energia słoneczna przez chlorofil to jest produkcja, to powstaje substancja organiczna. My Czyli pan? drewno, pokarm prawa, prawda? Panie to profesorze, za świecie. profesor Jan Szyszko, polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister środowiska i z gościem Poranka wnet proponuje, byśmy byśmy posłuchali razem piosenki, po francusku. Bardzo proszę, a Piosen... później jeszcze na spokojnie. A potem <laughs> jeszcze będzie poskryptum do naszej Dobrze. rozmowy, porozmawiamy o tych zmianach klimatu, Dobrze. bo to jest coś bardzo ważnego. Taka piosenka francuska, Formidable. Proszę odwiedzić gminę Sokoły i, Wojta, i Wójta Józefa Zajkowskiego. Tam naprawdę życie jest piękne. Na zegarze godzina 7.33. Dzisiaj jest 25 września, za 18 dni wybory do parlamentu, a gościem poranka wnet jest profesor Jan Szyszko. Zmiany klimatyczne są faktem, panie profesorze. Nie ulega najmniejszej wątpliwości niech mi pan wierzy, że były. Od wielu, wielu milionów lat były zmiany klimatyczne, kiedyś dwutlenku węgla było bardzo dużo w atmosferze i z tego powodu mam pokłady węgla, pokłady węgla brunatnego. A, a w którą stronę zmienia się ten klimat? Co się zmienia w tym klimacie w tej chwili? Panie redaktorze, no niech pan zauważy, że e, klimat zmienia się bardzo mocno, fluktuuje. A taka informacja chociażby, że nie było takiej temperatury wysokiej od 60 lat, to znaczy, że 60 lat temu była taka wysoka temperatura, prawda? No o ile nie było czegoś, powiedzmy, jakichś wiatru, czy wiem, od 50 lat, to znaczy, że 50 lat temu był. na ja bym powiedział tak, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że dwutlenek węgla jest gazem, który trzeba ustabilizować w atmosferze, a pamiętać o tym, że wzrost koncentracji tego dwutlenku węgla się z dwóch powodów. Z emisji, ale również i z degradacji gleb, a gleby są największym rezerwuarem węgla. Organicznego wprawdzie, ale to jest to samo. Degradacji gleb. Czy Degradacji nie? gleb, y, dlatego że chociażby w warunkach polskich y, dobrze funkcjonujące gleby leśne to posiada około 160 ton dwutlenku w, y, węgla, y, y, czy z tym składniku węgla organicznego na jednym hektarze. A więc mamy naprawdę w wielu miejscach mocno zdegradowane gleby i można to zrobić, aby je zregenerować, żeby lepiej produkowały. I to samo się robi, powinno robić na świecie. Jest to jedna z najprostszych metod, a sam w Fakt no, wielkich problemów afry afrykańskich, migracje, głód, brak wody, no przecież jest przeciwdziałanie w tej chwili, gdzie... Braliśmy w tym jako no eksperci, ale nie eksperci, również jako polityk brałem w tym udział bardzo mocno. Wspieramy Green Wool, czyli ten wielki zielony mur, który jest budowany w Afryce na pograniczu tej Sahary pustynnej zupełnie i jeszcze tej części Sahary, gdzie to życie jest. To życie jest związane z dobrymi glebami, gdzie się za pomocą zalesiania regeneruje te układy przyrodnicze po to, żeby wróciły gatunki, żeby ludzie mieli lepszą wodę, żeby mieli Również możliwość, no, no ale zanim, za, zanim ten las wyrośnie, to wszyscy mieszkańcy Afryki przeprowadzą się do Europy. Jest nowe porozumienie w sprawie relokacji uchodźców. Pan profesor oczywiście wie, że takie porozumienia politycy podpisują. Byli na Malcie, tak, w, Włosi, te, Francuzi. I te problemy jest tak z jednej, z jednej, i, ale też są dwa działania. Jedna także trzeba pomóc ludziom, bo rzeczywiście niektórzy, no. To są wielkie problemy z migracyjne, ale związane również i z prześladowaniami religijnymi, tym ludziom trzeba pomagać, ale z drugiej strony jak najszybciej i stosunkowo tanio i sprawnie regenerować układy przyrodnicze po to, żeby ci ludzie mieli godne warunki życia i to jest rzeczywiście możliwe do zrobienia. Ale gdybyśmy powrócili teraz do tej polityki klimatycznej i niekonsekwencji, niech Pan zauważy, to co, jaki był hejt wielki, gdy no, dzięki posłom Prawa i Sprawiedliwości wszedł projekt ustawy, że ten co posadził drzewa i ma u siebie drzewa na działce, może je wyciąć, był wielki wrzask, że e, będziemy niszczyli wycinali drzewa. No niech pan przypomni, co się działo, a co się dzieje w puszczy białowieskiej? W puszczy białowieskiej zamarło Kilkanaście milionów drzew o masie 7 milionów metrów sześciennych. I tam i, i, i przez te drzewa zginęły. I niech pan zauważy jednak, że człowiek, który posadził drzewa, nie może wyciąć, a kornik, który nie posadził drzewa, mógł zabić kilkanaście milionów. I wie pan, ile tam drewna jest? 6 milionów. Czy można sobie wyobrazić, ile to jest. Możemy postawić mur. Wysokości dwóch metrów. Szerokości jednego metra. Nad, od Białowieży do Lizbony jeszcze z powrotem kawałek. A ludzie nie mają czym palić i nie mają go tego... Yy, poz, Ale to drzewo zjedzone przez Kornika nie nadaje się do budowania murów. Bud Ale się, jak to się nie nadaje? To jest drewno, które o ile zaatakuje Kornik, to jest drewno pełnosprawne, które trzeba by zamienić to na trzeba, trzeba barter zrobić z Donaldem I Trumpem. On chce wybudować mur na e, granicy meksykańsko- e, meksykańsko-amerykańskiej. My chcemy mieć samoloty F-35, to może e, drzewo za samoloty. Kiedyś był Bartim. Prana, ja, myślę, że pan myśli w sposób racjonalny, bo trzeba być niezwykle bogatym państwem, żeby marnować drewna za półtora miliarda złotych, a ludzie nie mają czym palić na terenie Puszczy Białowieskiej, importują węgiel. No dobrze, kamienny. ale to w takim razie, panie profesorze, co się dzieje teraz w Puszczy Białowieskiej? Z, Białowie z, z to notabene z Białorusi, tak? E, co się dzieje teraz w Puszczy Białowieskiej? Nie można tego dotykać, tak? Bo taki już, taka była. Panie redaktorze, znowu jest wola polityczna i presja. I presja. Ja myślę, że w końcu wygramy wybory i w końcu ukażemy tych, którzy doprowadzili do tragedii na terenie Puszczy Białowieskiej, zgodnie ale... z try postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości. Unii Europejskiej z 18 kwietnia ale, ubiegłego ale roku. Ale to ukażemy sędziów Trybunału Europejskiego? Nie, Europejskim? Sę... nie, 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 nie bo... przepraszam bardzo. Ja bym powiedział to z pełnym szacunkiem. Przecież niech pan zobaczy. Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi, że trzeba przywrócić integralność obszaru Puszczy Białowieskiej, czyli ten stan, który był z roku 2008. To zostało zniszczone. Tak jak już powiedziałem, jest tyle drewna, się marnuje. Produkuje, emituje on dwutlenek węgla do atmosfery w milionach ton dwutlenku węgla. Ludzie nie mają czym palić, a równocześnie zginęło parę tysięcy hektarów siedlisk priorytetowych z punktu widzenia Unii Europejskiej i zginęły tam gatunki. Ktoś za to musi zapłacić. To jest pełen idiotyzm. Ale kto? No, ci, co doprowadzili do tego. A kto doprowadził do tego? Do tego. No, niech pan zauważy, rok 2008, czyje to były rządy? Wtedy trzeba było wyciąć kilkanaście chorych drzew zarażonych przez kornika drukarza, i nie byłoby gradacji. Nie wycięto tego i gradacja trwa do tej pory. Ktoś to spowodował, to są ludzie. A równocześnie niech pan zauważy, bo Pan mówił o tym układzie powiedzmy tej biednej dziewczyny, która protestuje. Jak to się stało? Że już w 1998 roku Wszystkie stolice europejskie świata protestowały tutaj przeciwko mnie, a byłem ministrem, że nie tworzymy jednego wielkiego parku narodowego z Puszczy Białowieskiej. Ja powiedziałem, proszę bardzo, możemy stworzyć taki park narodowy, ale trzeba tych tak, ludzi do tego przygotować, potrzebne są na to pieniądze. Założyliśmy, zrobiliśmy program dla Białowieży, założyliśmy konto w Banku Ochrony Środowiska w Polskim Banku i rozesłałem do wszystkich tych protestujących, do Sydney, Nowego Jorku, do wszystkich stolic europejskich, żeby wspomogli, żeby za, no, dali Pieniądze, bo przecież trzeba tych ludzi przygotować do tego, żeby zmienić swój no, jakby sposób zatrudnienia. I wie pan, ile dostałem pieniędzy na to konto? 200 euro. 136,50 od mojego zastępcy pod sekretarza stanu, a wszyscy zamilkli. Już nie przestali się tym interesować, ale co równocześnie było yy, yy, równolegle z tym się działo? Pan premier. Buzek, a byłem u niego premierem, zaproponował, aby z polskich lasów państwowych zrobić jednoosobową spółkę Skarbu Państwa przedsionek prywatyzacji. Wtedy była awantura bardzo mocna, było moje wotum separatum, no skończyło się tym, że zostałem zwolniony, ale udało nam się jednak zablokować ten niefortunny pomysł. Czy jakakolwiek jednoosobowa spółka z Państwa do tej pory przeżyła? Nie. I w cała polityka, również i światowa. Niech pan zobaczy, kto tym steruje. To są środki społecznego przekazu. Nas oskarżano o to, że my nie chronimy przyrody i nie chcemy tworzyć parku narodowego, a równocześnie po cichutku w tej, no, no mówiąc delikatnie, sprywatyzować całe czyli mówiąc delikatnie sprzedać. I to jest układ światowy. No. Patrzmy na to, patrzmy na Polskę jako na miejsce, gdzie jest to, Ta Polska jest położona w super dobrzej no, położeniu geopolitycznym, no dobrze, w centrum jednoczącego do, się Europy. Układ tak. światowy, ale do czego dąży ten układ światowy? Co chce, no, co chce osiągnąć? No, no, wie pan, no, gdy się popatrzy znowu na te nurty, które są, i gdy pan popatrzy na to, co dzieje się w tej chwili odnośnie spraw związanych z rodziną, ze światopoglądem, no, to jest wyraźnie nowa filozofia, która idzie, prawda? To jest coś, kto mówi, że no, jednak ten człowiek musi inaczej postępować, a najważniejsze jest to, żeby nie rozpoznawać, kto jest tam kobietą, kto jest mężczyzną, by nie się ustalali. Będzie problem, czy babcia co jest ma, dziadkiem, czy daleko ma Klimat do, do tego. A problem bardzo dużo. Świato, yy, światopogląd i przygotowanie odpowiedniego umysłu. U odpowiedniego umysłu już w tej formie on jest przygotowany, niech pan zauważy, że człowiek który ma obowiązek, prawo i obowiązek użytkować zasoby przyrodnicze, bo są dane mu przez twórcę, czyń sobie ziemię poddaną, został postawiony w sytuacji, że jest największym wrogiem zasobów przyrodniczych, trzeba te zasoby przyrodnicze chronić przed człowiekiem, a najwyższą formą ochrony jest, tak jak już powiedziałem, Ale... nie zabijanie kury po to, żeby ją zjeść w yy, sumie z księdzem przy stole yy, w Rosole, i, I równocześnie nie licie na nie drzew, bo to jest zbrodnia. Niech pan zauważy, jakie jest. Ale przy, przy, stole, przy stole w Rosole ale trzeba powiedzieć, że, <noise> że, że e, człowiek by zatruł środowisko. Zatruł gleby, zatruwa powietrze, zatruł wody. E, to wszystko pochodzi z tego, z koncepcji cywilizacji, którą realizujemy. I tak jest. widzi pan? I pan dotknął niezwykle ważnej rzeczy. Ale jaka jest Polska? Stan środowiska przyrodniczego mierzy się tylko i wyłącznie jedną rzeczą. Występowaniem rodzimych gatunków dziko żyjących roślin, zwierząt i grzybów. I Polska jest tego przykładem. Dzięki temu naszemu rolnictwu, dzięki leśnictwu, dzięki łowiectwu, dzięki polskiej mentalności kształtowanej przez Kościół Katolicki, dzięki Polskiej Szkole o Ochronie Przyrody, mamy wszystkie gatunki, które występują w w tym miejscu, w tej strefie geograficznej. A niech pan popatrzy na naszych. Sąsiadów zachodu mają niektórzy tylko 40% rodzimych gatunków roślin i zwierząt, a więc doprowadzili rzeczywiście do zniszczenia. Więc naszą misją w jednoczącej się Europie jest właśnie odbudowa tego i powrót do tego, żeby te gatunki wróciły I to jest zgodne z prawem Tylko Unii żaden prezydent Macron nie chce tego usłyszeć, panie ale, profesorze. Panie, przepraszam bardzo, ale co mnie interesuje pan prezydent Macron? Pan prezydent Macron. No bo jeżeli misja, to ktoś musi usłyszeć, ale że jest misjonarz, że jest jest ktoś, co coś to, głosi. To niech pan zauważy teraz misjonarz, czyli pan Macron, który ingeruje w sprawy polskie i mówi, co Polska ma robić. No niech on yy, no, yy, zapomnie o tym, yy, albo niech pamięta o tym, że Polska nie jest kolonią państwa kolonialnego, takiego jak jest Francja i Polska nie jest również kolonią takiego państwa, jak by był państwem kolonialnym jak Niemcy i niech nas nie pouczają. To jest niedużo, wielką niedelikatnością by było, gdyby władze polskie pouczały na przykład to było wspierały ruchy żółtych kamizelek i protestowały, że one tam coś robią. A pan Macron sobie na takie rzeczy pozwala. Niech on wie, gdzie jest jego miejsce w jednoczącej się Europie. My jesteśmy tak samo państwem na tych samych zasadach, w jednoczącej się Europie, jak Francja czy też Niemcy. I dbajmy o własne interesy i będziemy również szanowani przez te państwa. Mogę panu powiedzieć, że to jest jedyna metoda. W tym układzie, o tej, w tych państwach, o tej mentalności państwa kolonialnego, niech pan pamięta, że no, to jest ich mentalność. Totalność. Oni widzą y, pomoc tylko i wyłącznie tam, gdzie można na tym, co nieco zarobić. A wracając, panie redaktorze, do Puszczy Białowieskiej, to trzeba rozliczyć za wszelką cenę. Jest to największy skandal na świecie, żeby Polaków oskarżyć o to, że mają coś takiego, jaką perłę pod względem tych występujących gatunków i to jest dzieło, to jest wielkie dziedzictwo kulturowo-miejscowej ludności Polskiej Szkoły Leśnej, Łowieckiej, Ochrony Przyrody, żeby nas oskarżono o to, że chcieliśmy wycinać ostatnią, pierwotną puszczę Europy też dla zysku. Mówiłem na to, o, to, o tym yy, na rozprawie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej do Niemców, do Francuzów, bo tam byli przedstawiciele. Skoro Polska wycina ostatnią, pierwotną puszczę Europy, to wyczyliście poprzednią. Przedostatnią. To oni się zdziwili, że oni to, to jest niemożliwe. Jak to niemożliwe? Skoro mamy ostatnią, to wy przedostatnią rzeczywiście. Powiedział profesor Jan Szyszko. Panie redaktorze, brońmy Patrzenia. honoru, naprawdę jesteśmy unikatowym państwem w jednoczącej się Europie. Mamy misję do spełnienia, a ta misja do spełnienia to yy, obrona tego, co mamy najcenniejsze. Zasoby przyrodnicze, rodzinę, kościół. No. Piękne społeczeństwo, piękną wieś. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku Profesor Jan Szyszko, poseł Prawa i Sprawiedliwości i kandydat do parlamentu z okręgu warszawskiego. 20. Obważanek, pozycja numer 4. Głosujcie Państwo na pisak, postawicie krzyżyk przy moim nazwisku, będę Wam wdzięczny. Albo X, czy krzyżyk? X. 7.47.5 i 5 sekund na zegarze, panie profesorze. Dzisiaj jest 25 września, za 18 dni wyboru. Co jeszcze się zdarzy podczas kampanii wyborczej? Czego pan oczekuje? Co jeszcze się zdarzy? Zapraszam radio wnet. Będę miał konferencję prasową 4 Sejmie o godzinie 10.30. Zapraszam. A ja zapraszam Państwa do słuchania Poranka w Net w Warszawie, 87,8 w Krakowie, 95,2 przed trudnym wyborem teraz staje Electric Light Orkiestra.